Dzień dobry, 365 dzień z 365 dni zapuszczania brody. Zapraszam. No dzień dobry, słuchajcie, no w końcu nadszedł ten dzień. Udało się przez rok czasu nie golić. Powiem wam, no te ostatnie dwa miesiące bardzo się dłużyły. I jak widzicie, broda jest. Specjalnie nałożyłem białą koszulkę, żeby dla kolegi Henka, żeby było widać, czy ona jest gęsta, czy nie gęsta. O. No co, słuchajcie, no broda wygląda tak. Takie podsumowanie, powiem wam ogólnie, jestem bardzo zmęczony dzisiaj i ledwo żyję, bo w ostatnim miesiącu bardzo mam dużo spraw na głowie i po prostu jestem wykończony i nie wiem, czy dzisiaj właśnie w tym filmie już robić jakieś podsumowanie. No tam trochę sobie może opowiem o tym zapuszczaniu. No powiem wam, że nie jest prosto zapuszczać, chociaż ktoś powie, no wystarczy się nie golić, ale to nie jest tak do końca, bo jeżeli ktoś się goli ogólnie, codziennie, no i są takie etapy, że przychodzą takie zwątpienia, nie? Czyli, że ta broda naprawdę nie wygląda za fajnie i wtedy człowiek najchętniej by się ogolił, więc no, nie zapomnijmy, że jeszcze miałem zabieg nosa, nie? Więc to i tak wytrzymałem naprawdę, że się nie ogoliłem, to był cud. Ale dzięki wam, ogólnie to wam chciałem oczywiście podziękować za to, żeście ze mną byli przez ten rok czasu, żeście mi dopingowali. Najważniejsze pytanie, czy będę golił tą brodę. Tak, będę golił tą brodę, tak jak zapowiadałem. Miałem to zrobić dzisiaj, ale dzisiaj nie będę się golił, bo naprawdę jestem cały wykończony i jestem zmęczony po prostu i zrobię to prawdopodobnie jutro albo pojutrze. Też nie chcę obiecywać, ale tak prawdopodobnie jutro się ogolę. Ale też zobaczę. No jak widzicie, broda po roku czasu wygląda tak. Ja już nie muszę się zastanawiać, jakbym wyglądał, jakbym się rok nie golił, bo już wiem, że wyglądałbym w ten sposób. Broda moim zdaniem bardzo fajna. Nie jest jakaś tam bardzo gęsta, ale jak na mój zarost, który nie jest jakiś tam Bóg wie jaki, no to nie wygląda źle. Co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, takie moje może odkrycia w tym roku. No na pewno odkrycie to powiem wam, że jak najmniej obcinać. Jeżeli chcecie w jak najdłuższym czasie zapuścić długą brodę, no to zapomnijcie o obcinaniu. Zobaczcie, jako ja mam tą brodę równiutką i ja ją ani razu tu nie przycinałem przez rok czasu. Tylko boki i to też tak spokojnie. Widzieliście wąsa też, no bo ja wąsa teraz go nie przycinałem, no bo wiem, że się ogolę, więc go nie przycinałem. Ale po prostu, no jak najmniej przycinać, jak chcecie mieć długą brodę. Druga sprawa, no to farbowanie. Ja byłem przeciwnikiem farbowania, ale powiem wam, ja po prostu mam trzy kolory tej brody. Siwy, ryży i jeszcze Bóg wie jaki. I u mnie farbowanie się sprawdziło, więc ja przez ten rok zafarbowałem tą brodę 3 razy i mam nadzieję, że nie wyglądała aż tak źle. Teraz jak ta broda była farbowana miesiąc temu, no już by trzeba było ją zafarbować, jakbym ją dalej zapuszczał, nie? No ale ją golę, to tam już nieważne jest. To na pewno to farbowanie, takie odkrycie jest też moje. Jak będę kiedyś jeszcze zapuszczał, to na pewno będę farbował. Bo ona jednak fajniej wygląda w jednym kolorze niż tam w 5. Chyba, że będę miał całą siwą, no to wtedy zostawię. Co jeszcze? Kosmetyki, no to ten Old Spice. Chociaż nie wiem, jaki tam jest skład tego Old Spice'a, no to na pewno ten olejek przy długiej brodzie, to on jest rewelacyjny. On naprawdę dzięki niemu, to ta broda się fajnie rozczesuje. Więc na pewno ten olejek. No Proraso jak Proraso, to wiadomo, dobra firma. No i tyle, no co, tak wam mówię, no tyle chciałem wam opowiedzieć, a jak przychodzi co do czego, to człowiek później zapomina. No na pewno, tak jak wam mówię, no nie było lekko,
ale charakter, siłę charakteru powiedziałem i dokonałem. Z odchudzaniem jest problem, bo już dawno o tym rzuciłem. No nie umie się zebrać. A brodę udało się zapuścić. No dobra, no to tyle w tym filmie. Widzimy się przy goleniu. Dziękuję jeszcze raz Wam, żeście wytrwali przez ten rok, żeście ode mnie nie odeszli z kanału i mam nadzieję, że następne filmy też będą fajne. Dla tych, co są tu do brody i dla tych, co są do golenia. Powiem Wam, no będzie żal na pewno tą brodę zgolić, ale no jak obiecałem, tak zrobię. Więc widzimy się albo jutro, albo za 2 dni, no bo dzisiaj już naprawdę, no nie chce mi się. A chcę też na spokojnie nagrać ten film, na spokojnie się ogolić. Aha, i może dajcie znać, czy mam się ogolić na sucho, czy na mokro. Bo na sucho też spokojnie mogę się ogolić, bez niczego. Dobra, jeszcze raz Wam dziękuję i pozdrawiam Was gorąco. Rok czasu 365 dni, broda 365 dni. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam Was gorąco i trzymajcie się, cześć.